Święty Onufry, pragnieniem duchowym pustynię osiągnąłeś, mądry w Bogu. Wiele lat w niej trudziłeś się, wielce pracowity. Teraz w światłości świętej Trójcy weseląc się, módl się o nasze zbawienie, Twoją pamięć czczących. Święty Onufry, módl się za nas grzesznych. Błogosławieno Carstwo Otca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno, i w wieki wieków. Liturgia Święta. Tak zaczyna się nasz każdy świąteczny dzień. W dni powszednie liturgię poprzedzają nabożeństwa poranne, na których spotykamy się w świątyni przed szóstą. Wcześniej, w celach, każdy z nas czyta modlitwy poranne. Jest bardzo ważne, aby nowo nadchodzący dzień rozpocząć modlitwą. W niej prosimy Pana o pokój całego świata, sprzyjającą pogodę, obfitość plonów ziemi, o zdrowie dla wszystkich, o przebaczenie i odpuszczenie grzechów, o to, co dobre i pożyteczne dla naszych dusz. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy, że kiedy jeszcze śpią, my wznosimy za nich modlitwę. Ale takie jest zadanie mnicha. Nieustannie się modlić. Za siebie, ale przede wszystkim za innych. Ojcze nasz, jeżeli się na niebie to chcemy, Twoje dobre czas, Ty bój Twoja, Twoja, jako na niebie i na ziemi, chleb nasz nas ożydarza, nie się ostawi nam dolgi nasza, jako że i my osobnożytkom naszym i nie wiedzie nas sobie skuszenie, no i zbawi nas od lukawego. Szczerość duchowa wyróżnia się miłością. Sprawy na tym świecie toczą się źle, ponieważ wszyscy
wypowiadają wielkie prawdy, nie odpowiadające jednak ich postępowaniu. Słodkie słowa i wielkie prawdy tylko wtedy mają wartość, gdy pochodzą z wiarygodnych ust. Prawda jest prawdą, a jeśli wypowiesz ją bez rozwagi, to prawdą być przestaje. Po liturgii i posiłku udajemy się do pracy. Każdy z nas ma wyznaczone przez namiestnika obowiązki. Pracy jest. Gospodarstwo rolne, staw z rybami. Budynki monasterskie i świątynie wymagają okresowych remontów. Tak wygląda życie mnicha. Modlitwa i praca. Praca i modlitwa. Dwa słowa przeplatają się przez całe nasze życie. Święty Onufry, patron naszego monasteru, niedościgniony wzór, syn perskiego władcy, żył w IV wieku w Egipcie. Porzucił wszelkie zaszczyty i wygodne życie, wstępując do mniejszej wspólnoty. Wkrótce udał się na pustynię tebańską, gdzie spędził w samotności 60 lat. 60 lat. Dzięki mnichowi Pafnucjuszowi, który go przypadkowo spotkał, wiemy, jakie trudy znosił nasz patron. Cierpiał straszliwy głód i pragnienie. Żywił się trawą pustynną, a wodę czerpał z rosy. Nieraz zatracał sens życia i swojej modlitwy. Jednak nie ugiął się. Było to w roku 380. Pamięć o nim pozostała. Jego imię sławiono na wschodzie i na zachodzie, w Konstantynopolu i w Rzymie, także tutaj, w Polsce, w województwie lubelskim, gminie Sławatycze, w pobliżu wsi Jabłaczna, 2000 kilometrów na północ od Tebajdy. Znajdujemy się na miejscu, które nazywa się Świętym Polem. Jak głosi legenda, święty Onufry objawił się rybakom łowiącym ryby na rzece Bug i później po jakimś czasie, po tym objawieniu i słowach Onufrego, że na tym miejscu będzie wysławiane jego imię, przypłynęła ikona świętego Onufrego
I ci rybacy wyłowili tą ikonę i na tym miejscu, na tym właśnie świętym polu, jak go ludzie później nazwali, postawili tą ikonę przy dębach, których tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Takie są początki naszego monasteru. Prawosławnego, stauropigialnego, męskiego monasteru pod wezwaniem świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Mówi się, że pierwszymi mnichami nowo założonej wspólnoty byli rybacy, ci, którym dane było wyłowienie ikony naszego patrona. Było to pod koniec XV wieku. Któż to teraz dokładnie wie, kiedy? Na pewno ponad 500 lat temu. Autorytatywnym dokumentem jest adnotacja z roku 1498, zapisana na rękopisie, który mieszczanie z niedalekiego Brześcia podarowali monasterowi. Również pierwsza Ewangelia datowana jest na rok 1498. W owym czasie terenami tymi władała rodzina Zaberezińskich i to oni, Jan i Anna Zaberezińscy, byli fundatorami naszego monasteru. Jeżeli ktoś chce zostać mnichem, musi opuścić ojca i matkę swoją, wziąć swój krzyż i podążyć za Chrystusem. Takie słowa wypowiadane podczas postrzyżyn są kwintesencją naszego życia. Weźmij nożnicy i podasz mi. Weźmij nożnicy i podasz mi. Weź nożyczki i podaj mi je. Po trzykroć podnosimy je z ziemi, aby metropolita był pewien, a raczej my pewni, że świadomie przystępujemy do mniejszego życia. Brat nasz Dionisi postrygaje w głosy głowy swoja w imię Otca i Syna, i Świętego Ducha, rcem o Niem. Potem dostajemy nowe imiona. Gospodzie pomiluj, Gospodzie pomiluj, Gospodzie pomiluj. A potem już tylko radość i wielkie, ogromne wyzwanie. Walka ze słabościami. Praca, modlitwa i post. Po 100 latach istnienia naszego monasteru w Brześciu zawarto unię. Data jej zawarcia, 1596 rok, dla prawosławnych była datą oznaczającą represje
i koniec dotychczasowego porządku. Tak jak przed wprowadzeniem Unii nasz monaster stale rozwijał się, tak w czasie jej trwania monaster trwał. Władze nakładały kolejne kary za nieposłuszeństwo, nieprzyjęcia Unii. Zaczęło brakować środków materialnych do funkcjonowania. Było ciężko, ale tylko dzięki modlitwie i uporowi mnichów oraz pomocy dobrych ludzi możemy dziś szczycić się tym, że przez cały czas trwania Unii monaster pozostawał prawosławny. Po trzecim rozbiorze Polski w 1796 roku była tu Austria, potem Królestwo Kongresowe, następnie Cesarstwo Rosyjskie, II Rzeczypospolita, Generalne Gubernatorstwo, a po II wojnie światowej do dnia dzisiejszego Polska. Gdyby nie to, że na przełomie XIX i XX wieku zmieniono bieg rzeki Bug i od tej pory nasz monaster leży już po lewej jego stronie, może byłaby tu teraz Białoruś? Dla nas, mnichów, nie ma to znaczenia, na terenie jakiego państwa się znajdujemy. Modlitwa nie zna granic. Nawet katastrofalna sytuacja materialna, w jakiej znalazł się nasz monaster po 1945 roku, nie przeszkodziła modlitwie. Zawsze był tu przynajmniej jeden mnich, który codziennie się modlił i roztaczał swą duchową opiekę na pobliskich parafian. Wiemy, że to dzięki duchowej opiece naszego patrona, świętego Onufrego Wielkiego, monaster nieprzerwanie trwał i funkcjonuje do dziś. Święta 25 czerwca możemy mu za wszystko podziękować. Do monasteru przybywają rzesze pielgrzymów. Nie tylko z Polski. Są wśród nich zwierzchnicy innych cerkwi. W 2010 roku monaster nasz odwiedził patriarcha jerozolimski, Teofil III. Συμπάντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρέπει να μοιάξε να σωμό πριν όλη πόδα ο Θεός.
główną świątynię, pod wezwaniem świętego Onufrego, nasi poprzednicy wybudowali w 1840 roku, w miejscu dotychczasowej, wymagającej kapitalnego remontu. Z tego samego okresu pochodzą też budynki monasterskie i dzwonnica. W nowych budynkach mieściła się między innymi znana szkoła dla psalmistów, gdzie kształciło się wielu przyszłych dyrygentów chórów cerkiewnych. A śpiew w cerkwi jest bardzo ważny. Jeszcze przed I wojną światową powstały dwie drewniane kaplice. Zaśnięcia Matki Bożej tuż przy zabudowaniach monasterskich oraz Świętego Ducha w miejscu szczególnym, gdzie rybacy wyłowili ponad 500 lat temu cudowną ikonę Świętego Onufrego. Nad Bugiem. Teraz jest tu granica Polski z Białorusią. 5 kilometrów od monasteru założono pustelnię. Skit świętych Sergiusza i Hermana Wałamskich. Jest tam jezioro białe, piękne miejsce. Wkrótce po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku większość mnichów udała się na wschód. Bieżeństwo. Zabrali ze sobą największe materialne świętości monasteru. Pozostało kilku, aby modlitwa nadal trwała, tak jak w najcięższych czasach. Do monasteru mnisi powrócili w 1919 roku. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W Nowej Rzeczypospolitej nie było już miejsca dla wiernych greckiej wiary, jak zwano kiedyś prawosławnych. Przyszły represje. Skonfiskowano majątek monasteru. Lecz dla nas, mnichów, pomimo materialnej biedy, nikt i nic nie jest w stanie odebrać tego, do czego powołał nas Pan, nieustającej modlitwy. Za wszystkich, nawet za tych, którzy czynią nam krzywdę. Panie i Władco żywota mego, nie daj mi ducha lenistwa, niedbalstwa, pożądania władzy i próżnych słów, ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości, daruj zaś słudze Twemu. O Panie, pozwól widzieć mi grzechy moje i nie osądzać brata mego, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. To trzeba porządnie zacisnąć, że to się... Wszystko jest. Teraz już pójdzie na pewno. Warunki jakie były, takie były. Ale w 1934 roku udało się reaktywować działalność szkoły dla psalmistów. I ponownie jak niegdyś, nowi absolwenci ruszyli po parafiach Nowej Polski, podnosząc kunszt cerkiewnego śpiewu.
Szkoła zdołała przetrwać tylko do 1939 roku, kiedy to wybuchła wojna. Okres II wojny światowej był bardzo tragiczny. Szczególnie rok 1942, kiedy to hitlerowcy, nie wiadomo z jakiego powodu, przyjechali, zaczęli plądrować i palić klasztor. Spłonęły praktycznie wszystkie budynki klasztorne. Cudem ocalała świątynia główna. Podczas tego napadu zginął także mnich Ignacy, który jest zaliczony w poczet męczenników wiary. Relikwie świętego Ignacego po kanonizacji przeniesiono z cmentarza monasterskiego do głównej cerkwi. W monasterze świętego Onufrego modliło się jeszcze dwóch mnichów, którzy kanonizowani zostali przez patriarchat moskiewski. Święty Leoncjusz, urodzony w 1884 roku w Tarnogrodzie, powiecie biłgorajskim, wstąpił do monasteru w Jabłecznej w 1910 roku i w trakcie bieżeństwa udał się z innymi mnichami w głąb Rosji i tam już pozostał. Jeszcze za życia uznawano go za świętego starca, obdarzonego darami uzdrawiania i przepowiadania przyszłości. Zmarł w 1972 roku. Dzisiaj u nas, jak i w cerkwi tarnogrodzkiej, pamięć o nim jest wciąż żywa. Tak samo żywa jak pamięć o archimandrycie Serafinie, który przybył do naszego monasteru w roku 1905, a w latach 1907-1914 był jego namiestnikiem. To za jego czasów wybudowano kaplicę Zaśnięcia Matki Bożej. W 1916 roku odbyła się jego chirotonia na biskupa bialskiego diecezji chełmskiej. Był także arcybiskupem orłowskim i smoleńskim. Walczył o otwarcie zamykanych masowo w tamtym czasie świątyń. Sądzono go za to i ostatecznie w 1937 roku stracono w katyńskim lesie. Okres powojenny był okresem odbudowy klasztoru, jednak ta odbudowa była bardzo, bardzo powolna. Praktycznie ta odbudowa klasztoru trwała do lat 90. Po wielu latach, w latach 50. wróciły do klasztoru ikony. Ikona świętego Onufrego i ikona Matki Bożej Jabłoczyńskiej, które były wywiezione w czasie jeszcze I wojny światowej. To była jakby taka radość i podkrzepienie dla ludności, no i dla zakonników, którzy mieszkali. Na początku lat 70. przyszedł do klasztoru obecny nasz metropolita. Jako archimandryta Sawa bardzo prężnie zaczął działać w klasztorze. Klasztor jakby odżył, młodzi ludzie się pojawili. Pojawiło się także seminarium w klasztorze. I klasztor powolutku zaczął się remontować, zaczął się ożywiać i duchowo, i fizycznie. W latach 80. przeorem był arcybiskup Miron, który jako młody jeszcze hieromnich starał się, żeby kontynuować pracę archimandryty Sawy. Późniejszy okres przeorem był obecny arcybiskup Abel, który wyremontował świątynię główną. Odnowiono także wszystkie freski w świątyni głównej. Naszym przeorem, przed dzisiejszym archimandrytą Atanazym, był także obecny biskup Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Chrystus zmartwychwstał z martwych, śmiercią śmierć zwyciężył i życie wieczne przebywającym w grobach darował.
tak jak za żywych, modlimy się za zmarłych, naszych przodków, tych, którzy przed nami pracowali dla dobra przyszłych pokoleń. Znajdujemy się przy cmentarzu klasztornym. Ten cmentarz powstał dopiero po II wojnie światowej, dlatego że stary cmentarz został za rzeką Bug. Tutaj są pochowani zarówno mnisi, niektórzy księża, protojereje. W końcu cmentarza jest też igumenia, która dożywała swoich lat tutaj w tej zawirusze powojennej. To miejsce, gdzie byli chowani mnisi właśnie do II wojny światowej, to był klasztorny skit. Do tego miejsca, do przejścia przez rzekę Bug, do tego skitu prowadzi droga spod głównej bramy klasztornej. Kiedyś większość ludności, która przyjeżdżała do klasztoru, ona przychodziła właśnie za rzeki Bug. Przychodziła obok tego skitu, świętych Germana i Sergiusza Wołamskich, po moście. Dzisiaj, kiedy jest mało wody w rzece Bug, zostały tam jeszcze pale po tym moście i te pale są widoczne. Ikona świętego Onufrego, datowana na XII czy XIII wiek. Ta, która dała początek naszemu monasterowi. Czyż to nie cudowne, że dzisiaj my, niedostojni, możemy pokłonić się tej samej ikonie, której kłaniali się skromni rybacy 500 lat temu? Jabłoczyńska ikona Matki Bożej, równie stara jak ikona świętego Onufrego. Turkowicka ikona Matki Bożej, iwierska. Jest wiele ikon uświęconych modlitwami naszych wiernych i braci, którzy byli przed nami. Zachowało się kilkanaście zdjęć naszych poprzedników. Kim byli? Jaki był ich los? Boże, 1934. Przy dębie, na drodze wjazdowej do monasteru, tym, który dziś wita pielgrzymów i wszystkich przyjezdnych. Widok na monaster, 1930 rok. Od 1999 roku nasz monaster podlega bezpośrednio metropolicie warszawskiemu i całej Polski, zyskując status Stauropigi. Słowo Stauropigia pochodzi z języka greckiego i oznacza, że głowa cerkwi ofiarowuje krzyż, dlatego się nazywa Stauropigia, że on tym krzyżem potwierdza znaczenie tego klasztoru w historii i w dniu obecnym dla danej cerkwi. Klasztor stauropigialny może się znajdować na terenie różnych diecezji. Taki nasz klasztor znajduje się na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej. Jednakże podczas nabożeństwa zawsze jest wspominane imię metropolity i Bożeniszy Wodyko Błogosławi. Nie jest wspominane imię biskupa danej diecezji. Znaczenie klasztoru w Jabłecznej jest takie, że zawsze był prawosławny i od samego początku swojej historii, czyli od XV wieku, zawsze był klasztorem otwartym. Nigdy nie był pusty, zawsze tu była modlitwa, pomimo że był taki okres, że znajdowało się jeden, dwóch, trzech zakonników, nie więcej. Jednakże zawsze stał twardo
wierze prawosławnej. Biskup Ambroży z Brazylii, polski autokefaliczny kościół prawosławny, posiada w swojej jurysdykcji także diecezję w tamtym, dalekim dla nas kraju. Dobra okazja, aby uwiecznić wizytę. Okay. Over. Na starym aparacie i starą techniką. Na płytce szklanej. Okay. Powąchaj. Pachnie. Aleś, nie pamiętacie, jak robiliśmy wcześniej takie zdjęcie dla biskupa Ambrożego z Brazylii? To jest to zdjęcie. Aż żeby dobrze zobaczył, położycie na czarnym tle. Wtedy wszystko będzie, widzicie? Wszystko jest widoczne. Bo to jest najnowocześniejsze. Nie. Może za 100 lat nasi następcy spojrzą na fotografię i tak jak my, widząc te sprzed 80 lat, zastanowią się, kim byli, jacy byli, jakich czynów w posłudze u świętego Onufrego Wielkiego dokonali. Modlitwa i praca. Praca i modlitwa. Tak jak pierwsi mnisi, jak nasz patron święty Onufry, tak i my najlepiej jak możemy wypełniamy te dwa słowa. Słowa kluczowe w życiu mnicha. Święty Onufry, pragnieniem duchowym pustynię osiągnąłeś, mądry w Bogu. Wiele lat w niej trudziłeś się, wielce pracowity. Teraz w światłości świętej Trójcy weseląc się, módl się o nasze zbawienie, Twoją pamięć czczących. Święty Onufry, módl się za nas grzesznych.